Bardzo ważną kwestią dotyczącą Kościoła Boga Żywego jest to, że do Kościoła przyłącza Pan Jezus Chrystus, nie ludzie. Przyłączeni przez Pana ludzie są częścią Kościoła. Nie przyłączają do Kościoła Boga Żywego ludzie. Możemy zobaczyć Słowo Boże zapisane w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 47 werset. Znajdziemy tam bardzo istotny szczegół godny uwagi. Czytamy tam: a Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. To nie ludzie przyłączali się do Kościoła, jak to dzisiaj obserwujemy w przeróżnych kościołach, czy zgrupowaniach, czy grupach religijnych. Przyłączenie odbywa się ręką samego Pana Jezusa Chrystusa. Tych, których zbawiał, dołączał osobiście do swojego Kościoła przez Ducha Świętego. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 13-14 werset. Taka była moc i świętość Kościoła w jego początkowej fazie, że postronni niezbawieni ludzie nie ważyli się nawet podejmować próby przyłączenia się do nich, odczuwając, że nie posiadali tego, co było udziałem tych zrodzonych na nowo wierzących. Natomiast, gdy ktoś zostawał zbawiony, a takich było mnóstwo, był przyłączany przez Pana Jezusa Chrystusa, nie zaś przyjmowany w poczet członków ludzkiej organizacji. Automatycznie stawał się członkiem Kościoła i nikt nie podawał w wątpliwość jego przynależności do społeczności wierzących. Taka sama zasada powinna obowiązywać także i dzisiaj. Tak też się dzieje, że Pan Jezus Chrystus każdego dnia dodaje swemu Kościołowi tych, którzy mają być zbawieni. Jeśli ktoś nie jest zbawiony, nie może sam przyłączyć się do prawdziwego Kościoła Bożego. Jeśli ktoś jest zbawiony, nie może sam przyłączyć się do prawdziwego Kościoła Bożego, bo już jest przyłączony przez Ducha Świętego. Jeśli ktoś nie jest zbawiony, nie może sam przyłączyć się do prawdziwego Kościoła Bożego. Może stać się co prawda członkiem jednego z tak zwanych kościołów na ziemi, założonych przez ludzi, ale do Kościoła Bożego należą jedynie ci, którzy są zrodzeni na nowo i są zrodzonymi na nowo chrześcijanami. Również i druga prawda powinna nadal znajdować swe urzeczywistnienie. Nikt z postronnych, niezbawionych ludzi nie powinien ważyć się przyłączyć do miejscowego zboru wierzących. Ale niestety, Kościół stracił swą moc, natomiast odzwierciedlenie tej prawdy z czasem zupełnie się zatarło, czyniąc tak zwane kościoły chrześcijańskie smutną mieszanką ludzi wierzących i tych, którzy nigdy nie posiadali życia z Boga. Jakże pocieszająca powinna być dla każdego wierzącego w Chrystusa błoga świadomość, że w dniach chaosu, obecnego pomieszania, dezorientacji i odstępstwa w łonie wyznawczego, wyznającego Kościoła na ziemi, w dniu swego nawrócenia został on przyłączony przez samego Pana do jedynego prawdziwego Kościoła Bożego, do którego należą tylko autentyczni, szczerzy wierzący. Jest członką Kościoła, jest cząstką Kościoła, jest członkiem, cząstką Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach. Tak mówi nam list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 23 werset. I powinien radować się, że jego imię zapisane jest w niebie, w księdze żywota baranka.
z której już nigdy nie zostanie wymazane. Tak przecież uczy nas Objawienie 3, rozdział 5, werset oraz Łukasza, Ewangelia według Łukasza, 10, rozdział 20, werset. Jest to jedyny Kościół, do którego człowiek może należeć według Pisma Świętego. Nie znajdujemy bowiem w Biblii wierzących należących do żadnych innych kościołów z wyjątkiem jednego – Kościoła Jezusa Chrystusa. Na próżno szukalibyśmy w Biblii również jakiejkolwiek wzmianki odnośnie do kościelnych rejestrów członków. Nie, czytamy w niej po prostu o wierzących, przyłączanych codziennie do Kościoła Bożego. Jedyne członkostwo, jakie zna Pismo Święte, to przynależność do tego ciała Chrystusowego. Z powyżej przedstawionych prawd chciałbym wyciągnąć kilka praktycznych sugestii, wskazówek, wniosków do zastosowania w obecnych czasach. Jeżeli wierzący przyłączony jest przez Pana Jezusa Chrystusa do Jego prawdziwego Kościoła, to dlaczego miałby jeszcze przystępować do jakiegokolwiek innego kościoła, skoro został już członkiem tego jedynego, który jest uznawany w niebie przez Boga? Wierzący mają za zadanie praktykować społeczność między sobą, wspólnie uwielbiać Pana Jezusa Chrystusa i służyć Mu. Mają budować się nawzajem w wierze, modlić się razem jako ci, którzy zostali już połączeni przez Pana ze sobą, nierozerwalną więzią, będąc członkami jedni drugich, jak komunikuje nam list do Rzymian, 12 rozdział, 5 werset. Pismo Święte nie mówi nam, że mamy utworzyć organizację kościelną lub przyłączyć się do jednego z istniejących ludzkich systemów. W liście do Efezjan, 4 rozdział, 3 werset, Słowo Boże napomina nas do zachowania jedności ducha, spójni pokoju, jedności, która już została utworzona przez Ducha Świętego i nie jest czymś, co my mamy za zadanie stworzyć w postaci jedności doktrynalnej i poglądowej. Naszą zaś odpowiedzialnością jest rozpoznanie i uznanie tej utworzonej przez Boga jedności prawdziwych wierzących oraz jej praktyczne urzeczywistnianie. Z drugiej strony, nie powinniśmy uznawać żadnej innej sztucznie utworzonej jedności, ani też pozostawać pod jej wpływem. Jest to kilka praktycznych zasad, jakie wypływają z faktu, że jako wierzący jesteśmy przyłączeni przez Pana Jezusa Chrystusa do Kościoła Boga Żywego. Kościół przedstawiony jest w Piśmie Świętym za pomocą trzech symboli: ciała, oblubienicy i budowli domu świątyni. Już wcześniej nawiązaliśmy krótko do dwóch z nich. Chciałbym, żebyśmy teraz przyjrzeli się im nieco bliżej. Na początek zwróćmy uwagę, że Kościół jest widziany w Piśmie Świętym jako ciało Chrystusa, Kościół w obrazie ciała. Ciało Chrystusa. Wyrażenie to znajdujemy w kilku miejscach Słowa Bożego, w kilku listach. Pierwszy raz napotykamy je w liście do Efezjan, 1 rozdział, 22 werset do 23 wersetu. Po opisaniu wzbudzenia Chrystusa z martwych i Jego wywyższenia do miejsca po prawicy Bożej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, apostoł stwierdza, że Bóg wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Śmierć, zmartwychwstanie i wywyższenie Chrystusa w niebie są fundamentem Kościoła. Dopóki Chrystus
nie wstąpił do nieba jako człowiek i głowa ciała, po dokonaniu dzieła odkupienia, na podstawie którego grzesznik może dostąpić usprawiedliwienia, nie mogło być mowy o istnieniu czegoś takiego jak ciało Chrystusa. Żeby ciało mogło w ogóle zaistnieć i funkcjonować, niezbędna jest przecież głowa. Tak więc najpierw widzimy Chrystusa Jezusa Pana wywyższonego w niebie jako głowę wszech rzeczy, a dopiero potem idąc za tym wydarzeniem, ukształtowanie Jego ciała na ziemi przez Ducha Świętego, zesłanego przez tą chwalebną wywyższoną głowę. Zatem Kościół, jak już wcześniej stwierdziliśmy, jest ciałem Chrystusa na ziemi. Jego pełnią lub dopełnieniem, tym, co dopełnia tego niezwykłego, obdarzonego najwyższą chwałą i czcią człowieka. Dokładnie tak samo, jak Ewa była niezbędnym uzupełnieniem, aby dopełnić całości myśli Boga odnośnie do pierwszego człowieka, Adama, jako członkowie ciała Chrystusowego wierzący są zjednoczeni ze swą błogosławioną głową po prawicy Bożej i powinni przejawiać niebiański charakter, tak jak niebiańską jest głowa Kościoła. Jest to prawda niezwykłej wagi, ale jedynie praktyczne uświadomienie sobie jedności z przebywającym w chwale Chrystusem jest w stanie wywołać wierzącym praktyczne odbicie niebiańskiego charakteru. Inspirowany Duchem Świętym, apostoł pisał do Koryntian: albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, od 12 do 13 wersetu. Począwszy od tych wersetów oraz w kilku kolejnych, postać ludzkiego ciała z tworzącymi go wieloma częściami jest użyta jako ilustracja zgromadzenia, ilustracja Kościoła, który z jego wieloma poszczególnymi członkami stanowi jedno ciało, ciało Chrystusowe. Choć ciało ludzkie składa się z wielu odrębnych części, charakteryzuje je zadziwiająca jedność. I ile by ich nie było, wszystkie tworzą jedno ciało, taki Chrystus, kontynuuje apostoł. Zauważmy, że Chrystus reprezentuje tutaj Chrystusa i Jego ciało, czyli Kościół. Zatem ludzkie ciało z cechującą je jednością, co nie wyklucza różnorodności członków, jest obrazem Chrystusa i Jego Kościoła, owego duchowego organizmu. Jest tylko jedno ciało, choć Jego członków jest niezliczenie wiele, i rozproszone są po całej ziemi, Kościół Chrystusa jest jednym ciałem, przy czym każdy członek różni się od pozostałych. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. List do Rzymian, 12 rozdział, 5 werset. Podobną myśl apostoł zawarł w liście do Koryntian, w którym pisze: ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 17 werset. To Efezjan mówi: jedno jest ciało, jak to czytamy w Efezjan, 4 rozdział, 4 werset. Taka jest prawda Boża odnośnie Jego dzieci, które należą do Kościoła Jezusa Chrystusa. Przez Ducha Świętego każdy z nich został ochrzczony w dniu swego nawrócenia w to jedno ciało. Tak, każdy przez Ducha Świętego został zanurzony w dniu, kiedy się nawrócił.
zanurzony w to jedno ciało. Całkowicie niezależnie od narodowości czy rasy. Natomiast wszyscy razem tworzą jedno ciało w Chrystusie. Ten fakt, niepodważalny w dniach współczesnych apostołowi, również i dzisiaj jest Bożą niezachwianą prawdą. Słowo Boże nie mówi jedno było ciało, lecz dobitnie jedno jest ciało. Pomimo licznych odrębnych wspólnot religijnych w obrębie chrześcijaństwa, Bóg nadal postrzega swe prawdziwe dzieci na ziemi jako jedno ciało w Chrystusie, obojętnie do jakich ludzkich organizacji kościelnych ewentualnie należą i niezależnie od tego, jak bardzo mogą być rozproszeni i boleśnie podzieleni. Rozłamy są ku ich zawstydzeniu, ponieważ liczne, przeciwstawne sobie i zwalczające się nawzajem wspólnoty religijne są kompletnie nie według myśli Bożej. Nie znajdują ani też nigdy nie znajdą aprobaty w Jego oczach. Co Bóg uznaje na ziemi i do czego się rzeczywiście przyznaje, to ciało Chrystusowe. Jedynie ono jest Mu miłe i drogie Jego sercu. Niezliczone, stworzone przez człowieka systemy religijne, obejmujące tysiące nieodrodzonych duchowo martwych członków, nie pochodzą od Boga. Nie są Jego dziełem, lecz powstały z inicjatywy człowieka, który je wymyślił. Jako takie nie są też przez Boga uznawane. Jednakże, jak już to wcześniej wspomnieliśmy i co jeszcze raz dobitnie chciałbym, żebyśmy podkreślili, Bóg z radością uznaje każde dziecko Boże posiadające duchowe życie, nawet jeśli uwikłane jest w jakikolwiek system religijny i postrzega je za członka ciała Chrystusowego, które utworzył Jego Duch Boży, Święty Duch Boży. Widzialna jedność to jest inne zagadnienie. W pierwotnej fazie Kościoła w czasach apostolskich wierzący w Chrystusa tworzyli dosłownie jedno widoczne ciało na ziemi. Zarówno Bóg, jak i człowiek mogli bez problemu widzieć w nich jedną niepodzielną społeczność. Nie było pomiędzy nimi podziałów ani rozłamów. Wszyscy chrześcijanie należący lokalnie do danego miejsca zgromadzali się w jednym wyznaczonym miejscu, trwając w radosnej społeczności ze wszystkimi chrześcijanami i zborami chrześcijańskimi, również w innych miejscach, w obrębie swojej prowincji czy nawet za granicą, czego świadectwo znajdujemy przecież w Dziejach Apostolskich i listach. Dla wszystkich stało się jasne, że ci chrześcijanie, niezależnie od miejsca ich zamieszkiwania, byli jednym ciałem w Chrystusie, żywym, działającym i współpracującym organizmem funkcjonującym pod kierownictwem Ducha Świętego i w Jego mocy. Taką była i jest wola, zamiar i wyraźne rozporządzenie Boże. Stan ten powinien trwać nadal. Niestety, ta radosna, widoczna i widzialna i widziana przez wszystkich jedność została już wkrótce potem zakłócona, tracąc swój cudowny wizerunek. Nie posiadający zbawienia martwi wyznawcy i przewrotni ludzie wkradli się niepostrzeżenie do kościoła, tak przecież nam mówi list Judy 4, werset, który stał się wkrótce wielkim domem wypełnionym naczyniami ku czci i ku niesławie, tak przecież i w 2 Tymoteusza, 2 rozdział, od 19 do 21 wersetu mamy zakomunikowane. Nieco później, wraz ze wzrastającym zepsuciem i odstąpieniem od Słowa Bożego, pojawiły się rozłamy, tak że już wkrótce jedność ciała Chrystusowego, choć istniała nadal, przestała być widoczna. Ruina, mnożące się rozłamy, upadek i pomieszanie charakteryzujące dzisiejsze chrześcijaństwo ukazują niezbicie, jak bardzo oddaliliśmy się od myśli Boga i Jego woli odnośnie do należącego do Niego jednego ciała wierzących.
Jedność ciała Chrystusa, chociaż w dniach dzisiejszych nie jest widzialna, istnieje jednak nadal i okaże się ponownie w owej cudownej chwili, gdy sam Pan Jezus Chrystus przyjdzie po swój lud, aby zabrać go do domu Ojca. Również gdy Chrystus przyjdzie niedługo później, aby objąć panowanie nad ziemią, Kościół, który jest Jego ciałem, zostanie wraz z Nim objawiony w swej zdumiewającej jedności. Trafne jest porównanie, że ciało Chrystusowe przypomina łańcuch przeciągnięty z jednego brzegu rzeki na drugi. Widać go po obu stronach rzeki, natomiast jego środek zanurza się w wodzie i zakryty jest przed oczami stojących na brzegu ludzi, sprawiając wrażenie, jakby w środku był zerwany. Tak samo jest z Kościołem Chrystusa. Był on widoczny jako oczywista jedność w swej pierwszej fazie i wkrótce znowu będzie takim widoczny. W międzyczasie został przykryty przez fale, co nic nie ujmuje z faktu, że ukryte pod wodą ogniwa nadal są ściśle ze sobą powiązane i wciąż tworzą ten sam jeden łańcuch. Kościół w oczach Bożych, które przenikają wszystkie głębie, jest nadal niepodzielną całością, chociaż jego jedność zakryta jest przed oczami śmiertelników.